Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wojnę Krwi Wiedźmińskiej opowieści. Słuchajcie, jest to pierwszy film, jaki nagrywam po formacie komputera, także jeżeli coś zjebałem w tym odcinku z nagrywaniem, wybaczcie, z całego serca przepraszam, ale mogłem o czymś zapomnieć, żeby coś poprawnie skonfigurować. W każdym razie mam nadzieję, że tutaj wielkich problemów nie będzie. I mam nadzieję też, że już się skończą moje problemy z OBS-em, z przechwytywaniem na przykład tutaj Wojny Krwi podczas wybierania kart. Ale to zobaczymy później. Tutaj podejrzewam, nadal się nie naprawił ten błąd z tym, że pokazuje mi, że mam nową kartę, pomimo że nowej karty nie mam. Cóż, trudno. W każdym razie, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać hrabiego Caldwella. Niestety okazało się, że Nilfgaardczycy nas w tym forcie odcięli, tego mostu, który jest tutaj na mapie, już nie ma. No i idziemy w stronę Izgit. Tak się ta lokacja nazywa i tam podobno czai się jakieś wielkie zło, jakaś krwawa pani. Ja jestem tak bardzo ciekaw, o co tam chodzi, także bez zbędnego przedłużania chodźmy do przodu. Chyba zwiadowcy już mi tutaj nic nie dadzą, nowego nie pokażą, tak jest. Także po prostu chodźmy przed siebie i mamy Izgit. Lokacja się nam zaczyna. Zobaczymy. O, tu już jakieś widzę ciekawe rzeczy się zaczynają. No dobra, zobaczmy. Ścieżka prowadząca do Izgit była całkowicie ukryta przed wzrokiem. Królowa musiała więc kierować się dotykiem, jak ślepiec. Stawiając kolejny krok, nie wiedziała, czy znajdzie pod stopą śliski kamień, czy zapadnie się w bagno. Żołnierze szli tuż za nią, gęsiego, uważnie naśladując każdy jej ruch. Kiedy Lerijczycy byli już u kresu sił, lekki podmuch wiatru rozwiał mgłę, ukazując ich oczom brzeg. Królowa odetchnęła z ulgą. Wreszcie. Mewę ściągnęła buty, żeby wylać wodę i krzyknęła. Jej nogi pokrywały pijawki. Tłuste, obślizgłe, napęczniałe. Królowa zaczęła je zrywać, nie zważając na ból i lejącą się krew. Chciała się ich pozbyć już, natychmiast. Kiedy Mewę uwolniła się od ostatniej pijawki, złapała za but, żeby zmiażdżyć ją obcasem. Ta już jednak odpełzła. Mewę dostrzegła ją na pniu brzozy. Pięła się w górę jak ślimak. To nieźle, biedna Mewę. Ja nie wiem, w życiu pijawki nie miałem, ale szczerze, to jest naprawdę przejebane. Co tu się... Głos uwiązł Mewę w gardle. Z gałęzi drzewa zwisały dziesiątki pękatych pijawek i kleszczy. Były tak opite krwią, że ich skóra, napięta do granic możliwości, stała się przezroczysta. Mewę z trudem powstrzymała się od wymiotów. Królowa zrobiła krok do tyłu. Nie wierzyła własnym oczom. Nie wiedziała, co ma przed sobą. Ale zrozumiała też, czemu miejscowi chłopi nigdy nie zapuszczali się w tę część moczarów. No dobra, generalnie jeżeli tam są tak ponapijane kleszcze i pijawki... O Boże, abym kurwa nie wytrzymał tam chyba. Masakra i moral nam spadło przez to. O, to te czerwone rzeczy na drzewach. O Boże. No dobra, ciekawa lokacja, bardzo. Taka dosyć creepy. Chodźmy tędy, przejdźmy może dołem. Zobaczymy, czy tutaj coś jest ciekawego poza zapasami. Chyba nie, mam pierwsze potwory, które chyba też są całe w pijawkach i tak dalej. No dobra, czy to jest zwykła bitwa? Tak, to dobrze, bo nam morale wzniesie się pod niej. Mgła unosząca się nad moczarami i zaczęła nagle gęstnieć, spowijając cały orszak, przesłaniając drogę. Bojąc się, że pobłądzi, Mewę zrządziła postój, ale nie zezwoliła żołnierzom na odpoczynek. Piechurzy otoczyli obóz, stojąc tarcza w tarczę. Kusznicy przyciskali napięte kusze do spoconych policzków. Chwilę później we mgle rozbłysły światła, czyli mamy mglaki. I za chwilę moment prawdy, czy po reinstalacji systemu działa lepiej przechwytywanie gry. Zobaczymy. Teraz generalnie przechwytuję właśnie grę, a nie cały ekran, ale widzę, że nie, nadal jest dokładnie to samo. I nadal niestety te dropy są. Ale to jeszcze gdzieś tam je pobadam może, czemu one występują. Chociaż o, zacząłem ruszać i coś mu oddało. No dobra. W każdym razie, Xavier, bierz kartę z rozkazem, daje dwa ładunki. O, w sumie ten rozkaz nie jest taki głupi.
Dobra, więc co? Myślę, że jeźdźca sobie wymienimy. Ale tych dwóch te... Ja pierdolę, dobra, to był pech. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Mam tą nową kartę posiłków. Bierz sojusznika, zagraj wszystkie jego egzemplarze ze swojej talii. No w sumie na takiego na przykład procarza to jest myślę dobra opcja. To co, zaczniemy od kundla? Trochę to będzie marnotrawstwo. To w ogóle jakie karty nie rzucę, to będzie trochę marnotrawstwo. Generalnie. Poza włamywaczem. No ale dobra, to w takim razie... Ale nie, bo procarz by się właśnie przydał na później na tą kartę. To też z kolei się przyda na później. A tu mogę nie dostać żadnych punktów. To też się może przydać później, jak będzie ktoś miał rozkaz. Ale jestem w dupie. No dobra, muszę zaryzykować zrobić tak na razie. Zobaczymy. Bo inaczej to nic z tego nie będzie. No właśnie, ale on rzucił w ten rząd i o to chodziło. Cholera. Słabo bardzo. No tylko też nawet go nie wiem jak przesunąć. Dobra, no weźmiemy sobie to. Zboostujemy go sobie. O kurwa mać! Zapomniałem, że mam inną kartę. No dobra, ale mogę sobie wziąć coś. Dowolną rzecz. Stali mojej. Tylko nie do końca wiem co. Może przewodnika? Czy mogę też na przykład Reinharda albo Isbel? Ale niech będzie przewodnik. O, i jeszcze coś mogę. Tak czy? Tak. Ojej. Dobra, to może trochę źle, że Isbel wziąłem. Ale niech będzie. No to niestety nic nie dało. Szkoda. Dobra, zamierzałem inną make'em mewy i tak trochę, no. Znaczy, nie wiem czy skrzywiłem, czy nie do końca, jakby ciężko stwierdzić. Dobra, rzućmy tego tam. Może mi się dobierze, no to liczę. Zróbmy tak i zróbmy jeszcze Isbel od razu i elo. Tych sobie dwóch wymienimy. No i dobra, koniec tury i w następnej pasujemy. Pierwszą rundę wygramy na pewno. I jak dobrze pójdzie, to całkiem sporą przewagą punktową. Jeszcze nam się jedna karta też do ręki chyba dobierze. A to było ciekawe. Nie powiem. O, ale mam remis. Git. Chociaż co prawda jedną kartę stracę przez to, że niestety mi się dobrała ta jedna. Niestety, niestety. Ale cóż. No, halo, gro. No, bot się widzę musiał poważnie zastanowić chyba nad sensem swojej egzystencji. Czy coś. No dobra, Hajdawer nam został. Niestety jedna karta... Oj, tu Gascon! Au! Zabolało. Fuck. Ci saperzy. W sumie nie mam jednostek z ładunkiem, czyli Xavier póki co mi nie jest potrzebny. Czyli nie jest mi w ogóle potrzebny. Okej, znowu mgła, czyli niestety Hajdawerowi mówimy papa. Dobra, na razie mohakamski tarczownik. A, w sumie mogę tego pana rzucić. No nie! O, ja pierdolę, dobra. Arniol. Koniec tury. A, i to... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, 7 razy 2, 3, 4. Nie, 8 mamy. Mam 8 kart, czyli chujowo w chuj. Nie wiem, co mam zrobić teraz, szczerze. To nie ma sensu. To też nie bardzo, bo to jest nawet spoko karta. Dobra, zaryzykujemy Barnabę. To chyba nie powinno dymić. Najsilniejsza jednostka na polu bitwy to niestety jest moja karta. No dobra, to dekret w takim razie. Będę miał jeszcze jedną ręce, to tam
nie problem. Dobra, jeszcze tak, koniec tury i teraz dopiero pas. W sumie tego Arniolfa to zjebałem, mogłem go nie rzucać, ale dobra. Trudno. No i zobaczymy, co to nam się jeszcze dobierze. Okej. O, dobra, fajnie się nam dobrały karty. Myślę, że tak może zostać nawet. A i tak nie możemy nic wymienić. Dobrze, no to wpierw Kundel procasz. W takim rozrachunku. Dobra. Teraz co, Xavier od razu? Zagrajmy Xaviera. Mój ból nie pójdzie na marne. Dajmy tu od razu ładunek jeden, bo nie wiem kiedy on... No właśnie, bo na tej turze Xavier padnie, czyli muszę dać te ładunki. Tak, bo najsłabszą jednostkę. Tak. Dobrze. Mogę też niby to użyć, ale to na razie nie chcę. Koniec tury. O, właśnie. I jeszcze jakieś tam glaki. Na koniec każdej tury wzmocnić jednostkę o 2, gdy znajduje się na polu bitwy Gemsta Mgła. Gdy jednostka przekroczy 8, stwórz mglaka. Okej. Dobra, ja bym zagrał teraz posiłki. O, właśnie. Raz, dwa, trzy. Gdy na polu znajduje się Gemsta Mgła, czyli nie ma, czyli on się teraz nie zboostuje, czyli ja bym jeszcze te rozkazy potrzymał. Bo to jeszcze 4 tury, to tam nieważne. Dobra, zróbmy tak. Może nie padnie. Okej, teraz niestety Gemsta Mgła, czyli cały mój plan poszedł się jobać, chociaż może niekoniecznie. Bo zrobimy sobie tak. Raz, dwa, trzy. Teraz sobie anulujemy. Zrobimy sobie Leafskiego Sapera. I zróbmy sobie w ten sposób. Teraz znowu sobie trochę kart przesuniemy. Dobra. I koniec tury. O, ta karta w połączeniu z procesorzami, te podsiłki. Coś niesamowitego, bardzo OP. Generalnie, dobra, to w sumie możemy jeszcze zrobić sobie tak. Wiecie co, ja sobie zrobię tak jeszcze. Wytasujemy sobie tą kartę. I co sobie weźmiemy? Możemy sobie wziąć Reinharda, ale to niekoniecznie. To możemy wziąć, żeby sobie kartę dobrać, albo Reefskiego Sapera, który aktualnie nam niezbyt wiele da. Bo on od razu poleci. Dobra, weźmiemy sobie... Ciebie. No i w sumie chyba ciebie jednak, bo to będzie najlepsza z kart, jakie mogę wziąć, szczerze. Here. I w sumie here. A, tylko to mogę swoją jednostkę tylko. No, w sumie dobra, nic mi to nie dało prawie, ale to nic. No, kwestia, że dostanę inną kartę jeszcze, tak. Okej, kolejny mglak. Nie wiem, co mgła robi. Na szczęście nie najsłabszej jednostce, dobra. Tutaj już trzeba by wykorzystać rzeczy. Troszkę. Te rozkazy, jakie tutaj mamy. W sumie jeszcze może nie. Jeszcze tutaj 4. No na razie jeszcze nie. Może zrzućmy kajdany z Dwimerytu. O, tylko jeden? Wampir? Fleder? No dobra. Niech będzie i tak. O, dobra, ten akurat padł. Ale on już rozkazów nie miał, także to nie problem. Dobra, teraz tak. Zróbmy, żeby jak najwięcej z tych kart miało mniej niż 4. Dobra, to w sumie na razie tyle. Rzućmy kolejnego Sapera na ten rząd. Raz, dwa, trzy i cztery, powiedzmy. Cokolwiek. Chociaż on chyba przez to stworzy mglaka, ale no cóż, trudno. A nie, nie stworzy. Czy on tylko teraz może tego użyć? To dobrze. Zanim to jeszcze dekret, zanim tych dwóch naszych kuszników sobie weźmiemy... O! Się trafiło. No dobra. Raz, dwa, trzy. Dobrze.
Jestem ciekaw, co w zwykłym gwincie procarze robią, bo tutaj są całkiem fajną kartą, jakby nie patrzeć. Dobra, teraz sobie rzucimy tutaj. Tarbalest, na twój rozkaz. I tutaj, cyk. Teraz tak, tu możemy sobie coś tam pobustować. Nie bardzo jest co, mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak, i teraz mogę jeszcze ewentualnie tak. I na razie sobie podtrzymam to jeszcze. Dobra, trochę zabolało, ale to nic. Kolejny wampir. Znowu to, teraz powiedzmy zbijemy sobie tego. Tu jeszcze mogę sobie kogoś wzmocnić. To w następnej turze, O, dobra, ci padli, trochę słabo. Ale to nic. Dobra, teraz robimy sobie tak. I tu jeszcze tak. I dzięki temu możemy spasować, ewentualnie mogę jeszcze tego użyć. A co mi szkodzi? Jak mam rozkaz, to czemu nie? Kogo sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie procarza i ciebie. Dobra. Tu możemy zrobić sobie tak i tak. Tu jeszcze możemy sobie zrobić tak i tak. I teraz dopiero możemy spasować. Dobra, ja bardzo lubię wszystkie dosłownie karty wykorzystywać, także zawsze praktycznie będę to robił. No i kontynuujemy w takim razie marsz. Mamy trochę rzeczy i mamy też tutaj jakieś ciekawe miejsce, pytajnik, zobaczmy, bo to będzie takie do czytania. Pani, znaleźliśmy w tej chacie drewnianą figurę, zrobioną na wasze podobieństwo. Ma na szyi zarzuconą pętlę, a w plecach nóż. Żołnierze są przerażeni, mówią, że ktoś was przeklnął i czeka was rychła śmierć. Niech mówią, co chcą. Każ ustawić stos, puścimy te kukły z dymem, niech żołnierze zobaczą, że niczego się nie boję. Daj każdemu parę sztuk złota do żołdu, to zwykle pomaga na morale. Mam więcej złota. Także... Ale to takie, to jest tak bardziej jakby podmewę opcja, także to sobie weźmiemy. I to nam podniesie morale. Chociaż ja bym się bał, bo niestety takie figurki mogą mieć całkiem sporą moc. Dobra, tu gdzieś mamy nieco bardziej na południe jakiś fort, pewnie opuszczony. Także chodźmy, zobaczmy. Ciekawie ta kraina wygląda, to jak ten w Dishonored. Też tam była taka zaraza i tam były takie gniazda tych tam jakichś robali. Oj, dobrze też to pamiętam. Znaczy niezbyt tak miło to wspominam, ale wspominam. Wpierw sobie jeszcze zobaczmy, co tu w okolicy tylko mamy. Poza tą zagadką, którą mi teraz pokazało, tu mamy jeszcze coś. O, tu musimy pójść, kolejna zagadka. Tu zwykła bitwa i na razie tyle. Dobra, ale i tak, na razie sobie będziemy musieli zrobić zagadkę z tą Endriagą. Także chodźmy i zacznijmy od razu. Zobaczymy, co to będzie. Opuszczona wieś. Nilfgaardczycy mieli dla Angren ambitne i dalekosiężne plany. Zamierzali osuszyć bagna, wykarczować lasy, a żyzne, torfowe ziemie obrócić w gospodarstwa. W tym celu sprowadzono z południa pierwszych osadników, którzy jednak długo nie wytrwali. Chaty nilfgaardzkich chłopów stały puste, ich klebiska poplamione krwią. Pozbądź się wszystkich wrogów, dobrze. Zobaczymy, mam nadzieję, że to akurat będzie jedna z tych prostszych zagadek, którą zrobię za pierwszym razem. Ale zobaczymy, bo dużo tych przeciwników tu jest. Królowa krabopająków. Dobierz 3 karty zemsta, ale to w sumie nic nie da mu tak naprawdę. Dobierz 2 karty, dobierz 3 karty. No, dobieranie kart tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę. Zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 3 punkty obrażeń. Za każdym razem, gdy w tym rzędzie pojawia się jednostka, zadaj jej 3 punkty obrażeń. Aha. Zadaj wrogowi 3 punkty obrażeń. Za każdym razem, gdy zostaje zniszczony, zyskaj ładunki. Zniszcz jednostkę na prawo i wzmocnij kartę o jej siłę. To tak niezbyt. Przenieś 3 karty do drugiego rzędu po ich stronie. Jeśli były wśród nich jednostki, zdaj mi 2 punkty obrażeń. No chyba wilczy dół. Trzeba będzie zrobić tu, wydaje mi się. Skończyć turę. Tylko tutaj tylko 3 karty przenoszę, to trochę mało. No ale myślę, że tak musi być. To za bardzo nie wiem, bo to muszę na swoją stronę. Ja bym teraz zrobił sobie procarza. Raz trafiłem prepas 200 kroków.
Powiedzmy, no właśnie nie wiem, no dobra, weźmy te trzy może. A, tylko one się już nie zmieściły, dobra. Riffski Onager. Za każdym razem, gdy zniszczony zostaje sojusznik. Aha. No dobra. Czyli co? Zostaje wyrobić 3 punkty obrażeń. Raz. Dwa. Nie, Boże, ja powinienem jednego. Dobra, zobaczymy, bo mogłem to zjebać, bo tu trzeba jedną kartę zniszczyć. Tak i tak. Aj, to ja dobieram kartę. Dobra, zniszcz najsilniejszego sojusznika, zagraj dwóch sojuszników ze swojego cmentarza. Dobrze, to może mam Dragomę. Dobra. Raz, dwa. Dobra, powiedzmy, że trzy. Okej. Okay. Czyli zniszczenie wrogów dostaje karty. Okej. Okay. No dobra, tu mi dobierze jedną kartę na razie, ale niech dobierze mi jedną kartę, zobaczymy. Wóz. To ciekawe, no dobra. Nie masz ty czego do żarcia? Oni też mają zemstę taką, jaką mają. I właśnie zastanawiam, czy to zrobić. Zniszcz jednostkę na prawo, wzmocnij... No właśnie, tylko tak. Ci dostaną wtedy ładunki. Ale to mi niewiele da. No, muszę chyba... Muszę zrobić w ten sposób. O, i liczyć właśnie na to, że zrobimy sobie w ten sposób. Oj, znowu to samo. To trochę słabo. Generalnie. To generalnie bardzo słabo, bo już nie wiem, jak tego zrobić. Tak naprawdę. Bo nawet jak tych rzucę, to mi to gówno daje tak naprawdę. Pas. Zwaliłem coś, dobra. Ale teraz już przynajmniej wiem, że chodzi o to dobieranie kart dla mnie, tak? Że zniszczenie tego dobiera mi karty. Czyli co, najlepiej byłoby, myślę, zacząć od olbrzymiego krabopająka, żeby go wpierw zniszczyć. Chociaż nadal wilczy ducha tu będzie najlepszy. No wydaje mi się, że tak, że tu innej opcji na początek nie ma zbytnio. No teraz Kundel Procarz. Za każdym razem, gdy zniszczony zostaje sojusznik. No właśnie, to tam nieważne. Raz trafiłem prepa z 200 kroków. A powiedzmy, zróbmy sobie teraz tak. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy ile punktów? 12 punktów już możemy zadać. Dobra, co ja sobie spróbuję zrobić tak. Zniszczyć to, co ma 15. Raz. Dwa. Dobra. Tylko czy mi to wyjdzie w ogóle? Chyba nie wiem. No dobra, zobaczymy. Tylko właśnie to tej jednostce się pojawia w tym rzędzie. To chyba mi nie wyjdzie, mam wrażenie. Chociaż nie, dobra, wyjdzie w sumie, wyjdzie. Czyli zróbmy sobie tak i teraz sobie robimy tak. Dobra. I dostaję dzięki temu 3 karty. Mandrom. I 2 wozy bojowe. I to jest trochę słabe. Co ja mam na cmentarzu? Coś tam mam. Znaczy ten wóz bojowy mi niewiele zbytnio daje, ale... No jest ten wóz bojowy po coś. Ja to już nie wiem. Tutaj niestety tylko wrogowi obrażenia zadaje, także nie wiem. No ale dobra, no Mandrom. I co, mogę zagrać sobie ciebie i ciebie tylko. No ale tutaj znowu mogę zrobić sobie tak. I w sumie mogę zrobić sobie tak i to będzie chyba najlepsza opcja aktualnie. Bo gdzieś to tam pójdzie w tych przeciwników. I teraz mogę zrobić sobie... Nawet nie wiem, czy nie tutaj. Zniszczyć tego na cmentarz. Myślę, że tak. No dobra.
coś tam to jakoś idzie do przodu pomału. Tutaj dobieramy po jednej karcie. No dobra, zobaczmy co się teraz dobierze. O, a czemu tu się nic nie dobrało? Halo? Halo, halo, halo. A nie wiem czemu mi nie dobiera kart z tego. A to dziwne. No jak zrobię sobie tak. Dlaczego mi nie dobiera kart? Halo? To coś nie halo jest, ej. Powinno mi chyba dobrać karty. Czy ja coś źle myślę, bo nie wiem. No skończmy turę może. Ej, no bo to serio, to coś jest mocno nie halo. Nie masz ty czego do żarcia? Mój burnik tu wina. Nie wiem, no zróbmy, zniszczmy tą może mocniejszą kartę, no nie wiem. Strasznie to jakieś dziwnie. To już powinno mi chyba karty dokładać. Nie. Dobra, czyli chyba możemy maksymalnie dobrać 3 karty podczas tej zagadki, no to by wychodziło. No dobra. Zobaczymy jeszcze raz. Czyli tak jakby dobiera mi tylko 3 karty max. Czyli to jest Mandrom, tamte i 2 wozy. Tu jest bardzo ważna, jakoś trzeba zagrać te wozy tak, żeby 2 razy zniszczyć. I wtedy to jest chyba jedyna opcja, żeby zrobić tą zagadkę. Jeszcze gdzieś się nie chcę wczytać. Mam nadzieję, że gra się nie spopsuła, bo będę tylko niepocieszony, jeżeli gra mi się zrypała. Bo tutaj mamy niepotrzebny tak gracz spasował i to tak nie powinno być. Halo, gro, wczytasz się? Dobra, wiecie co, chyba muszę zrobić cięcie i zrestować grę, bo coś czuję, że to dalej nie pójdzie. Gdzieś się coś przywiesiło. No dobra, w każdym razie wracam do was za chwilę. No dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. No i teraz mam właśnie tą zagwozdkę, bo coś to działa inaczej niż ja myślałem. Czyli dobieramy tylko 3 karty na całą grę, jak rozumiem, tak? I nic więcej. Chociaż wait, no nie wiem. Tak jakoś dziwnie ta zemsta działa. No dobra, ale chyba znowu, no wilczy dół chyba na ten rząd to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Ewentualnie możemy się z tym wilczym dołem wstrzymać, ale... Nie wiem dlaczego miałbym to robić. Tutaj mamy 2 rozkazy. Musuję Mandrom, by mi to... zabrało. Bo tak się właśnie znałem, no tego procarza jakby nie wykorzystywać. Ale nie, no bo procarza i... Nie, dobra, myślę, że tutaj to jest najlepszy start. Zacznijmy tak. Teraz to. I od razu... Właśnie nie wiem, czy te... Bo tu dostaniemy Mandrom. To najlepiej byłoby zniszczyć tego, tylko ja nie mam na to punktów. Jest troszeczkę za mało. No nie wiem, nie wiem. Zniszcz jednostkę na prawo. Dobra, na razie skończmy turę, rzućmy drugiego. I ja mówię, ja bym zniszczył sobie to. Tylko teraz z kolei zniszczenie szabrownikiem tego może być bardzo głupie. No nie wiem, ale spróbuję. Bo możemy zrobić sobie teraz dzięki temu tak. No i czemu mi to nie dobrało kart? Halo? Czy to się w jakiś sposób zbugowało, czy co? Bo nie dobrało mi kart, ej. Halo? Wait. Tutaj coś jest mocno nie halo. Miał mi dobrać karty. Oho, mam wrażenie, że coś mogło mi się gra spieprzyć, a to bardzo niedobrze. O cholera. Możliwe, że mi się ta zagadka zbugowała, bo... No bo nie mogę... Ona się teraz nie będzie chciała wczytać i nie chciał mi dobierać kart.
No nic, ja chyba znowu muszę w takim razie grę wyłączyć, ale jako, że mamy chyba już mniej więcej pół godziny tego odcinka, to ja bym na tym zakończył. Mam nadzieję, że on wam się podobał, ja się postaram zobaczyć. Zobaczę sobie po prostu na necie może rozwiązanie tej zagadki, wtedy zobaczę, jak to ma wyglądać z tym dobieraniem kart, bo mam wrażenie, że mogło mi się coś zbugować, a jeżeli coś mi się zbugowało, może być problem, bo nie wiem, czy w tej grze w ogóle będzie się dało trochę cofnąć progres. A nawet jeśli, to nie wiem, czy to nie jest jakiś problem tej zagadki. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, tak czy siak ja się postaram czegoś o tym dowiedzieć, a tymczasem w tym filmie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.